7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Na komputerze, tablecie i smartfonie. Najnowsze informacje z regionu. Siedem dni Pila.pl. Źródło szybkich informacji. Krzysztof Dęga, witam i zapraszam na premierowe wydanie magazynu Sensacji na Sygnale. Od tej pory będziemy spotykali się na antenie Express TV w sieci Vectra, a także w telewizji internetowej itvpila.pl. W dzisiejszym programie powiemy m.in. o dwóch policyjnych pościgach, które miały miejsce w Wałczu oraz Pile, a także o śmiertelnym wypadku drogowym w okolicach Złotowa. Zapraszam. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego na pińskiej obwodnicy na wysokości Alei Niepodległości podjęli próbę zatrzymania kierującego Audi na szczecińskich numerach rejestracyjnych. No, mężczyzna nie zatrzymał się, zaczął uciekać w kierunku Bydgoszczy, często jadąc też lewym pasem, przekraczając prędkość, były to nawet momentami 170 km na godzinę. O całej tej sytuacji został powiadomiony pińskiej dyżurny, który na miejsce zdarzenia skierował kolejne radiowozy. Również następna próba zatrzymania kierującego przez inny radiowóz okazuje się niestety bezskuteczna. Mężczyzna omija radiowóz poboczem, ucieka dalej. Później ulicą Bydgoską skręca w centrum Piły. Tutaj też znacznie przekracza prędkość, nie reaguje na próby zatrzymania przez policjantów. Często jedzie lewym pasem, stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. No i niestety na skrzyżowaniu ulicy Bydgoskiej z Rosfelta uderza w inny samochód. Sam uderza w przydrożną lampę z słup sygnalizacji świetlnej. Mężczyzna przez policjantów zostaje zatrzymany. Jak się okazało, jest to 21-letni mieszkaniec Szczecina. Został przebadany, wynik 0,0, jeżeli chodzi o zawartość alkoholu. Niestety dwie osoby z tego pojazdu, w który mężczyzna uderzył, zostały przewiezione do szpitala. Policjanci będą ustalać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. No i dlaczego kierujący nie zatrzymał się do kontroli. Jak się okazało, samochód był kilka dni wcześniej skradziony na terenie Niemiec. Również były skradzione tablice rejestracyjne na terenie Szczecina. Na wniosek prokuratury rejonowej w Pile, sąd rejonowy w Pile wobec zatrzymanego mężczyzny zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Mężczyzna odpowie za kradzież pojazdu, za kradzież tablic rejestracyjnych, a także za szereg wykroczeń popełnionych w ruchu drogowym. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z pilskiej jednostki przeprowadzili działania na terenie kompleksów garaży znajdujących się na obrzeżach miasta. W jednym z nich funkcjonariusze ujawnili worki, w których znajdowała się krajanka tytoniowa. Podczas realizowanych czynności śledczy również zauważyli pojazd, a w nim także nielegalny towar. Jak się okazało, krajanka tytoniowa przechowywana była w workach, które mieściły po 20 kg towaru. Łączna waga zabezpieczonego tytoniu wyniosła 800 tony. Wprowadzenie tak znacznej ilości nielegalnego towaru naraziłoby Skarb Państwa z tytułu nieopłaconej akcyzy na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. W wyniku dalszych intensywnych czynności policjanci ustalili właściciela, który prowadził swój przestępczy proceder. Zebrane dowody pozwoliły funkcjonariuszom na przedstawienie zarzutu za popełnione przestępstwo. 29-letni mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat oraz wysoka kara grzywny.
Krótko przed godziną 12 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Złotowie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze wojewódzkiej 188 na trasie pomiędzy miejscowością Złotów Zakrzewo. Skierowani natychmiast na miejsce funkcjonariuszy ruchu drogowego oraz policyjni specjaliści z zakresu zabezpieczenia śladów kryminalistycznych ustalili na miejscu, że w zdarzeniu udział brały 4 pojazdy osobowe. Był to samochód Alfa Romeo, Volkswagen Polo, Mazda oraz Opel Vectra. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 51-letni mieszkaniec Sępólna Krajeńskiego, natomiast 11 osób poruszających się 4 pozostałymi pojazdami z obrażeniami ciała trafiło do szpitali. Do szpitala powiatowego w Pile, w Złotowie oraz w Więcborku. Zostali oni przetransportowani przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Policjanci na miejscu zabezpieczyli ślady świadczące o przebiegu tego zdarzenia. Na miejscu obecny był również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Zebrany materiał w obiektywnej ocenie prokuratora dał podstawy do tego, aby 2 dni później skierować wniosek do Sądu Rejonowego w Złotowie o tymczasowe aresztowanie kierowcy Alfy Romeo. Sąd Rejonowy w Złotowie przychylił się do wniosku prokuratora i 29-letni mieszkaniec powiatu złotowskiego będzie oczekiwał na rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego przez prokuraturę rejonową w Złotowie w areszcie śledczym w Złotowie. Do zdarzenia doszło na Krajowej Dziesiątce po godzinie 22. Policjanci z referatu ruchu drogowego pełniący służbę nieoznakowanym radiowozem zauważyli samochód osobowy marki Audi A6 jadący z nadmierną prędkością. Pojazd jechał z kierunku miejscowości Witankowo do centrum Wałcza. Ponieważ pojazd jechał z przeciwnego kierunku, dlatego też policjanci zawrócili i udali się za jadącym Audi, wysyłając sygnały błyskowe i dźwiękowe do zatrzymania się. Jednakże kierowca nie reagował na polecenia policjantów, jechał dalej, łamiąc przepisy drogowe. Kierowca nie stosował się do obowiązujących znaków pionowych, jak i znaków poziomych. Ponadto wyprzedzał kilka pojazdów przed przejściem dla pieszych i na tak zwanej podwójnej ciągłej. Natomiast przekroczył także dozwoloną prędkość o 78 km na godzinę w terenie zabudowanym. Ponadto w pewnym momencie prędkość pojazdu wynosiła 195 km na godzinę. O pościgu za Audi zostali poinformowani policjanci z Kalisza Pomorskiego w celu utworzenia wspólnie blokady drogowej, jak i w celu zmuszenia kierowcy do zatrzymania się. 48-letni kierowca, kiedy zobaczył blokadę przy wjeździe do miasta, zatrzymał pojazd. Wtedy policjanci wyciągnęli mężczyznę z auta. Na pytanie policjantów, dlaczego nie zatrzymał się do kontroli drogowej, nie potrafił powiedzieć. Mężczyzna był przekonany, że sygnały wysyłane są do innego pojazdu. Za popełnione wykroczenia drogowe zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Policjanci zatrzymali kierującemu prawa jazdy. 48-letni kierowca to mieszkaniec województwa śląskiego. Za popełnione wykroczenia drogowe grozi mu kara grzywny albo aresztu, a także zakaz prowadzenia pojazdów do lat 3. Pod koniec lipca bieżącego roku jednego dnia na terenie Piły doszło do 7 włamań do mieszkań. Właściciele natychmiast poinformowali o zdarzeniach pilską komendę. Straty oszacowano na kwotę ponad 50 tysięcy złotych. Łupem włamywaczy padł m.in. sprzęt RTV, biżuteria oraz pieniądze. Policjanci błyskawicznie rozpoczęli poszukiwania sprawców. Funkcjonariusze zajmujący się sprawą bardzo dokładnie analizowali wszystkie zbierane w postępowaniu materiały. Dotarli do świadków, a także gromadzili bardzo szczegółowo materiał dowodowy. Kilka dni temu nastąpił ważny przełom w wykonywanych intensywnie czynnościach. Pilscy kryminalni ustalili m.in., że włamywacze pochodzą z Warszawy. W związku z tym błyskawicznie funkcjonariusze nawiązali kontakt z policjantami z Wydziału do Walki przeciwko Mieniu z Komendy Rejonowej Policji w Warszawie 6, którzy wsparli swoimi działaniami pilskich funkcjonariuszy. Współpraca ta przyniosła bardzo szybko efekty. Kilka dni temu na terenie Warszawy został zatrzymany jeden ze sprawców. Jak się okazało, drugi zginął w wypadku samochodowym 2 dni po wizycie w Pile. Mężczyzna został przewieziony do pilskiej jednostki i trafił prosto do policyjnego aresztu. Przyznał się do popełnionych przestępstw, był już wielokrotnie karany m.in. właśnie do włamań do mieszkań. 45-letniemu mieszkańcowi Warszawy grozi teraz kara pozbawienia wolności do 10 lat. Dziś to już wszystko. Na kolejne wydanie magazynu Sensacji na Sygnale zapraszam już 21 września. Krzysztof Dęga, do zobaczenia.
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Na komputerze, tablecie i smartfonie. Najnowsze informacje z regionu. Siedem dni pila.pl. Źródło szybkich informacji.